Cześć, dzisiaj wreszcie czas na ulubieńców zeszłego roku. I powiem Wam szczerze, że odkładałam ten film na ostatni guzik, bo jak pomyślałam sobie, że będę musiała z tych wszystkich kosmetyków wybrać te kilka, które Wam tutaj pokażę, no to jest dla mnie hardcore, bo ja mam po prostu za dużo kosmetyków, które lubię. I potem jak mam wybierać takich kilka sprawdzonych, najlepszych, to najchętniej bym pokazała wszystkie. Po prostu wszystkie, które mam, no nie wszystkie, które mam, ale większość, które mam, są po prostu, no, świetne. Tak, no to przechodzimy do ulubieńców. Zaczynamy od kremu pod makijaż i wybrałam tutaj Embrolisse, jest to ten francuski krem polecany przez wizażystów, ja o nim mówię nie pierwszy raz. Jest to taki mój pewniak i dla siebie, i dla osób, które maluję. Nigdy nie miałam problemu z tym kremem, nigdy nie wywołał jakichś dziwnych reakcji. Świetnie nawilża, świetnie się zachowuje pod podkładem. Polecam z czystym sumieniem, naprawdę. Taki jeden, tak jakbym miała taki wybrać jeden pewniak, to byłby to ten. Jedziemy dalej. Podkład. I z podkładami jest tak, że ja Wam tutaj muszę pokazać kilka podkładów. I tak, zaczniemy od podkładu, który najczęściej się pojawiał na mojej buzi i jest to oczywiście Revlon Colorstay. Jest to taki podkład, kiedy ja szukam czegoś innego, to zawsze wracam do tego podkładu. Raz wracam do niego na dłużej, raz na krócej, ale zawsze wracam do tego podkładu. Na tym podkładzie też zaczynałam swoją przygodę z makijażem. Ten podkład również rekomenduję dziewczynom, które chcą sobie skompletować taki pierwszy kufer, żeby zacząć robić coś więcej, wiecie, na koleżankach, na jakichś innych osobach. Jest to podkład, który sprawdzi, mówię o tej wersji do skóry tłustej i mieszanej. Jest to podkład, który Wam się sprawdzi na większe wyjścia, ponieważ on jest bardzo, bardzo długotrwały, mocno kryje, ma wszystko, co powinien mieć podkład, taki wiecie, na większe wyjścia. Stosowany na co dzień może wysuszyć, natomiast mi krzywdy nie zrobił, więc no, ja go lubię również na co dzień. Co jeszcze bym mogła o nim powiedzieć? Jest to podkład dość tani, ponieważ na Allegro, kupcie go za ponad 30 zł, więc oczywiście polecam kupować tam, bo w drogerii to jest koszt 50-60 zł, więc warto poszukać go w internecie. No i bardzo polecam. Następnym podkładem, na którym ja pracuję, jeżeli chodzi o takie makijaże, wiecie, że muszę mieć pewność, że one przetrzymają huragan, jest to Makeup Atelier Paris i ja mam kilka odcieni, które mieszam ze sobą wedle uznania. Przepraszam, że jest taki brudny, ale nie zdążyłam go umyć. Jest to podkład naprawdę do zadań specjalnych, pięknie wygląda na twarzy, jest wodoodporny. Nie stosowałabym go na co dzień, ponieważ może wysuszyć. Kiedyś go stosowałam na co dzień i faktycznie wysuszył mi skórę, więc na większe wyjścia jak najbardziej. Dla profesjonalistów, no, jeden z najlepszych podkładów, jaki naprawdę używałam i jest to taki mój podkład pewniak, kiedy kogoś maluję na większe wyjście, także polecam. Cena 105 zł około, zawsze zamawiam ze sklepu Lady Makeup, więc również ta informacja Wam może się przyda. Następnym podkładem, który jest najnowszym moim nabytkiem, jest NARS Sheer Glow. Jest to już naprawdę wysoka półka, ponieważ ten podkład kosztuje z przesyłką ze Stanów wyszedł mnie 170 zł, więc jest to strasznie dużo. Natomiast jest naprawdę świetny dla suchej skóry, jeżeli szukacie takiego efektu delikatnego rozświetlenia, natomiast jednak trwałości, ponieważ ten podkład ma właściwości zastygające, więc jest naprawdę trwały jak na podkład, który jest rozświetlający. Na mojej skórze wytrzymuje cały dzień, pięknie wygląda, ma piękne odcienie, mam w odcieniu Gobi. Robiłam o nim ostatni filmik, więc tutaj gdzieś Wam wrzucę odnośnik, tam możecie sobie zobaczyć, jak wygląda cała aplikacja. Naprawdę prześwietny podkład, bardzo się cieszę, że go kupiłam, nie żałuję tych 170 zł. I to jest najlepszy dowód na to, że on jest dobry. Podzielone opinie słyszałam na temat tego podkładu, ponieważ oczywiście on nie do każdej skóry się nada, ponieważ jeżeli macie tłustą skórę, to on nie będzie dobry, bo on Wam za długo nie wytrzyma na tej skórze. Natomiast dla suchej skóry przepiękny podkład.
Jedziemy dalej. Ostatnio powróciłam również do minerałów na co dzień i najlepsze minerały, z jakimi miałam styczność, jest to firma Lili Lolo. Polecam bardzo, bardzo, bardzo. Ja mam odcień Chinadol, jeżeli chodzi o podkład, ale ja sobie dosypałam do niego odrobinkę ciemniejszego pigmentu, bo miałam próbki i nie wiem, jaki to jest kolor. Po dosypaniu tego pigmentu nie wiem, co tu wyszło, natomiast jeżeli chodzi o firmę, która mi tak jakby najlepiej podpasowała z minerałów, jeżeli chodzi o podkłady, Lili Lolo. Jeżeli chodzi o cienie, bardziej Yara Minerals niż Lili Lolo, natomiast podkłady zdecydowanie Lili Lolo. Dobrze, jedziemy dalej. Korektor. Jeżeli bym miała wybrać jeden korektor, na pewno byłby to MAC Pro Longwear Concealer. Ja mam w odcieniu NC15. Jest to najlepszy korektor, jaki miałam, naprawdę Jeżeli chodzi o kamuflaże, również MAC, paleta kamuflaży, jest to, to jest ta najjaśniejsza w odcieniu light. Jeżeli chodzi o taki korektor do poprawek, czyli kontur ust, brwi itp., Affiniton Maybelline, ponieważ on ma dość małe krycie, kiedy potrzebuje, wiecie, poprawki, która nie będzie za bardzo widoczna, zdecydowanie to. W innym celu raczej nie lubię go stosować, bo on ma po prostu za małe krycie, nie zastyga, więc nie jest porównywalny do tego MAC-a. Natomiast do poprawek zdecydowanie Affiniton. Następny jest puder i jeżeli bym miała wybierać jeden, który służył mi najlepiej, jest to Kreolan Dermacolor Fixing Powder wodoodporny w odcieniu P1. Jest to ten odcień transparentny, najbardziej uniwersalny. Świetny puder, naprawdę utrwala makijaż na bardzo długo. Nie matuje tak strasznie mocno, ponieważ ja nie lubię takiego efektu płaskiego matu. Zostawia takie właśnie fajne, naturalne wykończenie. Świetny, naprawdę prześwietny. Też znajdziecie go na sklepie Lady Makeup. Jeżeli chodzi o firmę Kreolan, to jeszcze jedna rzecz, która mnie po prostu zabiła swoją jakością i która totalnie zmieniła makijaż moich oczu, bo akurat tutaj o tym będzie mowa. Jest to żel do brokatu firmy Kreolan, również dostępny na sklepie Lady Makeup, cena około 15 zł. Nie muszę się wypowiadać na temat tego produktu, ponieważ jeżeli oglądaliście jakikolwiek makijaż z brokatem na moim kanale, to zawsze mówię o tym żelu i jest naprawdę prześwietny i jeżeli lubicie makijaże z brokatem, albo nie lubicie, ale je wykonujecie, to musicie mieć taki żel, ponieważ on zmienia życie makijażowe, naprawdę. Teraz czas na róże. Jeżeli bym miała wybrać jeden róż, który najbardziej porwał moje serce w tym roku, jest to róż MAC-a w odcieniu Cheeky Bugger z kolekcji Kelly Osbourne dla MAC-a. Jest to coś pięknego, jest to taki neutralny róż, bardzo jasny, tak naturalnie wygląda na skórze, że nie mogę wybrać niczego innego, pokazując Wam tutaj róże. Naprawdę jest przepiękny, natomiast muszę Wam powiedzieć, dalej uwielbiam róże The Balm, jest tu chłodny i ciepły odcień. Jeżeli macie te dwa róże, to wykończycie każdy makijaż, dosłownie każdy. I również nie mogę nie wspomnieć o różach Make Up Geek, ponieważ jest to jakość niesamowita, pigmentacja niesamowita. Są rewelacyjne, tylko trzeba je zamawiać z zagranicy, więc no, to jest jedyny minus. A tak, to są naprawdę prześwietne. Następnie mamy rozświetlacze i pokażę Wam tutaj dwa. Oczywiście niezmiennie Mary Luminizer firmy The Balm. Jest to taki pewniak, z którym nie możecie się również pomylić. Słyszałam, że bardzo często się kruszy, natomiast mi już raz spadł i się nie pokruszył, więc nie wiem, od czego to zależy. A drugim rozświetlaczem jest Make Up Revolution Vivid Baked Highlighter. Ja mam akurat tutaj w odcieniu Peach Lice. Również przepiękny rozświetlacz, daje niesamowicie piękny efekt i ma bardzo ładne kolory. Jeszcze jest złota wersja i chyba taka bardziej fioletowa, coś takiego. Ale piękne rozświetlacze oba. Ten jest bardziej uniwersalny, ma uniwersalniejszy odcień, natomiast te już są takie bardziej kolorowe. Obydwa rekomenduję w 100%. Dobrze, bronzer.
Jeżeli chodzi o bronzer, to mam tutaj trzy rzeczy do pokazania i jakbym miała wybrać jedną rzecz, to nie potrafię, ponieważ na początku jest paleta Anastasii. Jest to paleta, którą skompletowałam sobie sama. Oczywiście jest to contour kit, tylko nie jest to ten kit, który możecie kupić normalnie w regularnej sprzedaży, tylko jest to po prostu skompletowana paleta przeze mnie, jeżeli chodzi o odcienie. I są to produkty, z którymi się tak pięknie pracuje, że no bajka. Natomiast są jeszcze dwa bronzery, które bardzo polecam. Dla bladzioszków NYX w odcieniu taupe. Jest to, niby to jest róż, natomiast no jest to, powiedzmy, że jest to bronzer. Jest to bardzo delikatny bronzer, z nim nie możecie zrobić sobie plam, ponieważ musicie się dość napracować, żeby wydobyć z niego kolor, bo on ma taką dość twardą konsystencję. Natomiast dla bladziochów jest naprawdę prześwietny. No i oczywiście niezastąpiona Bahama Mama, w której ubytek już jest naprawdę niesamowity, ale to świadczy o tym, że naprawdę jest świetnym produktem. Także Bahama Mama niezmiennie nadal kocham, kocham, kocham. Jak to Kora mówi, kocham, kocham, kocham. Eyeliner. Eyelinery są dwa. Jeden jest żelowy, czarny, Maybelline. Oczywiście ten co zawsze, Lasting Drama Gel Eyeliner 24 godziny w odcieniu Black. I jeżeli chodzi o eyeliner płynny, to jest to Eveline Cosmetics Liquid Precision Eyeliner 2000%. Jest to świetny eyeliner, kosztuje 11 zł, około coś takiego. Świetny, naprawdę świetny, świetny, świetny. Natomiast jeżeli bym miała wybierać jeden, to jest to niezastąpiony żelowy eyeliner Maybelline. Bardzo polecam. Polecam kupić na promocji w Rossmanie minus 40%, bo się bardziej opłaca. Ja zawsze kupuję sobie dwa przykładowo i mam na kupę czasu. Także bardzo, bardzo fajny eyeliner. Co jeszcze? Dalej cienie. I z cieniami mam wielki problem, bo ja cienie kocham, mam ich dużo. Jest tyle cieni, które ja uwielbiam, że ciężko by mi było się zdecydować na jedno. Oczywiście są to cienie Make-up Geek, lubię Slicka. Polubiłam również Make-up Revolution, ale postanowiłam Wam tutaj pokazać cienie, które mnie absolutnie, totalnie rozłożyły na łopatki w tym roku. I zacznę od cieni z MAC-a. Jest to Electric Cool Eyeshadow z tej limitowanej kolekcji coś tam romans, nie wiem co to było. Są to cienie w formie takich cieni kremowych, takich tłustych, są niesamowicie mocno napigmentowane, pięknie się zachowują na oku, trzymają się cały dzień. Chyba już ich nie ma, ponieważ to była edycja limitowana, ale są to cienie, które są przepiękne. Ja je ubóstwiam, kocham i no, jeżeli nie kupiłyście ich, to żałujcie, bo naprawdę mam nadzieję, że się jeszcze pojawią w jakiejś kolekcji może. Miejmy nadzieję, ale są prześwietne. Dalej porwały mnie swoją jakością cienie Coevy. I ja mam tutaj akurat jedną paletę, Coeva Retro Future. I są tutaj takie kolorowe, dość kolorowe odcienie. Natomiast jakość tych cieni naprawdę powala na łopatki. Naprawdę są prześwietne i tak, potrzebuję więcej palet tej firmy, zdecydowanie. Taka jest puenta tego, że potrzebuję więcej palet. I ostatnimi cieniami, które naprawdę mnie powaliły na łopatki w tym roku, są to foliowe cienie firmy Makeup Geek i są to cienie po prostu przepiękne. Ja nie miałam w rękach cieni Anastasii Beverly Hills, ja nie miałam w rękach cieni przykładowo Steely, ja nie miałam w rękach takich cieni, wiecie, wysokopółkowych o podobnej konsystencji, o podobnym wykończeniu, ale to jest cudeńko, naprawdę ja te cienie kocham. Najbardziej, jakbym miała wybierać najbardziej jeden cień, który jest totalnie moim cieniem zdecydowanie, jest to In The Spotlight. Jest to taki piękny, jasny, brzoskwiniowy cień, który na powiece wygląda dość neutralnie i jest idealnym cieniem rozświetlającym, jaki miałam, naprawdę piękny. Ogólnie cienie przeboskie. Idziemy dalej, brwi. Nadal lubię farbkę Aqua Brow, natomiast w
tym roku zdecydowanie wszystkie kosmetyki do brwi zabiła firma Anastasia Beverly Hills i mam tutaj pomadę w odcieniu blond i kredkę Brow Wiz w odcieniu Ash Blond. Są to produkty no, rewelacyjne, tylko jeżeli macie tego typu produkty, czyli przepraszam, cały czas mi grzywka leci, przepraszam, że tak cały czas ją poprawiam, ale leci mi w oczy. Wróćmy do tego, o czym mówiłam. Jeżeli macie produkty kremowe typu właśnie pomada do brwi, żelowy eyeliner czy tego typu rzeczy, to normalnym jest, że przy odkręcaniu, zamykaniu, one dostają powietrza po prostu i one normalnym jest w świecie, że one Wam wyschną po czasie. I w tym momencie na ratunek przychodzi Duraline Inglota, bez którego ja sobie życia makijażowego nie wyobrażam, ponieważ on ratuje każdy kosmetyk. I gdybym ja tak miała kosmetyki kupować w momencie, kiedy one mi wysychają po, nie wiem, 2 tygodniach, no to by było kompletnie, totalnie głupie. No. Natomiast wystarczy jedna kropelka do takiego produktu typu żelowy eyeliner, pomada do brwi czy cień w kremie i wszystko jest jak nowe, świetne i dalej działa. Teraz czas na usta i jeżeli bym miała, podzielę usta na szminki i błyszczyki. Już jestem, musiałam po niego iść, ponieważ zawsze jest ze mną w torebce i jest to NYX Butter Gloss w odcieniu creme brulee. Jest to najlepszy błyszczyk, jaki kiedykolwiek miałam i nie wybiorę tutaj żadnego innego, ponieważ ten bije wszystkich na głowę. Na łeb i szyję, tak się mówi chyba, no nieważne. Jeżeli chodzi o pomadki, to tak, oczywiście Lime Crime Velveteen kocham miłością ogromną i oczywiście moim celem w tym roku są pomadki Anastasia Beverly Hills, bo one mają bardzo podobne wykończenie, mają też chyba taką samą trwałość, więc oczywiście to jest mój cel na ten rok i nie wiem. Jestem ciekawa, jak wypadną w porównaniu z Lime Crime, ponieważ jest to podobna półka cenowa. Natomiast przechodząc dalej, mamy tutaj również matowe pomadki Golden Rose Velvet Matte Lipstick. I nie pokażę Wam tutaj konkretnych kolorów, ponieważ ja wszystkie te pomadki, które mam, uwielbiam. Akurat teraz mam na ustach... Teraz mam na ustach czerwień w odcieniu 18 i jest to idealny zamiennik maka w odcieniu Russian Red, czyli no, jeżeli szukacie idealnej czerwieni, taniej, za 10,90 bodajże, to Golden Rose wymiata wszystko naprawdę. No i kolejnymi pomadkami są oczywiście Manhattan Soft Matte Lip Cream. Pomadki, które na Allegro kosztują 3,40 czy 3,80, nie wiem, cena jest śmieszna, po prostu śmieszna. Ja o nich mówię już któryś raz z kolei i będę o nich mówiła cały czas, ponieważ są to prześwietne pomadki w śmiesznej cenie. I ja kupiłam sobie 2 odcienie pomadek Bourjois Rouge Edition Velvet i one mi nie podeszły, ponieważ są mniej trwałe od tych z Manhattanu, więc jakoś... No nie powaliły mnie i sobie leżą, nie lubię ich za bardzo i te są piękne naprawdę, uwielbiam, noszę na co dzień, ubieram je też na siebie, jak można tak powiedzieć o pomadkach, noszę je również, kiedy wiem, że idę gdzieś do knajpy na jakiś obiad czy coś, no to również nie boję się, że przykładowo nierówno mi zejdą w czasie jedzenia czy coś takiego, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo i szczerze polecam, bo są prześwietne. Jedziemy dalej. Coś, co zrewolucjonizowało, ciężko powiedzieć to słowo, mój świat, jeżeli chodzi o paznokcie. Są to lakiery hybrydowe Semilak. Ja je wykonuję sama w domu, mam lampę, mam cały zestaw. Dam Wam odnośnik gdzieś do linka na blogu, do posta na blogu, gdzie mówiłam o tych lakierach. Są to prześwietne lakiery, które naprawdę zmieniły moje paznokciowe rutyny, tak można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać. No nie wyobrażam sobie teraz życia bez hybrydowych paznokci, ponieważ ułatwia mi to życie, nie muszę się przejmować, że coś tam mi odprysnęło, nie muszę codziennie siedzieć z lakierami, no ułatwiły mi naprawdę życie.
Już się plączę, już za dużo mówię, przepraszam. I na końcu akcesoria. Oczywiście niezmiennie Beauty Blender. Najlepsza gąbka do nakładania makijażu. Przepraszam, że jest brudna, ale używałam jej oczywiście, bo używam jej regularnie. Już nie będę o niej mówić więcej, bo to już się robi nudne, ale jeżeli chcecie posłuchać więcej, to odsyłam Was do wcześniejszych ulubieńców z zeszłego roku, bo tam mówię o niej więcej. Natomiast muszę Wam również powiedzieć o pędzlach i w tym roku zabiły mnie jakościowo pędzle firmy Coeva. Mam tutaj dwa z serii różowej i z serii klasycznej czarnej. Są to pędzle, których wykonanie jest niepodważalne i jakość jest przepiękna. Są to jedyne pędzle z włosia naturalnego. Tutaj akurat mam jeden z włosia naturalnego, który Wam pokazuję. Resztę mam brudną, więc nie chcę Wam tutaj pokazywać brudnych pędzli. Ten jest z włosia syntetycznego, więc nie będę o nim mówić. Natomiast ten jest z włosia naturalnego. To są jedyne pędzle z włosia naturalnego, do których ja nie potrzebuję osłonek, żeby one trzymały swój kształt. Miałam kiedyś jeden pędzel Coevy, który kupiłam dawno, dawno temu, kiedy Coeva jeszcze nie była taka znana i nie był on taki dobry jakościowo. Teraz jakość włosia Coevy się bardzo poprawiła i ja jestem pod wielkim wrażeniem. Są to pędzle warte każdej złotówki. Ja teraz głównie pracuję na tych pędzlach. Gdybym miała Wam polecić jedne pędzle, jedną firmę pędzli, która jest naprawdę absolutnie, totalnie w 100% warta zakupu, jest to firma Coeva. Ale muszę Wam pokazać jeszcze jeden pędzel. Jest to mój ulubiony pędzel do podkładu. Pędzel firmy Sigma. Jest to 3DHD Kabuki. Jest to pędzel o unikalnej, wymyślonej przez Sigmę formule, kształcie. Jest to pędzel, który ma kształt domku. O tym pędzlu nie będę Wam za dużo mówić, ponieważ nakręciłam o nim filmik. Tutaj dostaniecie odnośnik, więc jeżeli jesteście ciekawe tego pędzla, to zapraszam tam. Natomiast muszę tutaj powiedzieć, że to jest najlepszy pędzel do podkładu, jaki miałam ever. Także polecam. Tak prezentują się ulubieńcy zeszłego roku. Na pewno znajdę jakiś kosmetyk, na który popatrzę i pomyślę, kurczę, mogłam Wam tutaj pokazać, no ale nieważne. Teraz w tym roku obiecałam sobie, że będę częściej kręcić ulubieńców, bo potem po prostu kręcę taki wielki wywód, długi, bo nie umiem się zdecydować na jedną rzecz, a tak przynajmniej to będzie podzielone na miesiące. Także mam nadzieję, że uda mi się regularnie kręcić ulubieńców, ale mam z tym problem, tak jak mówiłam na początku. Tak, dajcie mi znać, czy któryś z tych kosmetyków powiela się z Waszymi ulubieńcami. Czy macie tutaj jakieś na oku, które są na Waszej wishliście, jak się to mówi. Także jestem ciekawa, czekam na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym filmie. Do następnego, cześć!